Witam Was, kochani, w ten piękny, jeszcze letni dzień. Jeżeli macie problem z nadmiarem stresu, jeżeli nie do końca w porządku z układem hormonalnym, to dzisiejsze nagranie na pewno Wam się przyda. Będziemy mówili o tej wspaniałej roślinie. Wspaniałej, która nie bardzo lubi, kiedy do niej za blisko podchodzimy, kiedy się zbliżamy, no bo mocno naskuje. To jest pokrzywa, ale będziemy mówić nie o całym zielu. I jego wspaniałym działaniu, tylko o jednej jego części, części tej rośliny. Ogólnie, z czym Wam kojarzy się pokrzywa? Myślę, że najczęściej z detoksem, szczególnie ta wiosenna, młode listki, które zawierają ogromną ilość składników wspomagających procesy detoksykacyjne. Natomiast jest to tak cudowna roślina, z której korzystać możemy przez cały sezon, nie tylko wiosną, przez wiosnę, przez całe lato. I na jesień. I możemy uzyskiwać i młode listki, jeżeli skosimy pokrzywę, nowa nam wyrośnie i znowu młode listki mamy. Możemy je nasuszyć i też w zimie stosować, jeżeli przychodzi taka potrzeba. Ale właśnie teraz, koniec lata i później do połowy jesieni, zbieramy te wspaniałe nasionka. Nasiona albo jeszcze mówi się na to, Owoce pokrzywy. Mają niesamowitą moc i w niektórych sytuacjach nawet są mocniejsze od samego ziela. I przede wszystkim warto wiedzieć, że nasiona pokrzywy mają działanie adaptacyjne. To genne, to znaczy pomagają naszemu organizmowi przystosować się do różnych niekorzystnych warunków, warunków, warunków takich stresowych, stresogennych. I nieważne, czy to będzie taki stres wewnętrzny, kiedy się zdenerwowaliśmy z jakiegoś powodu, czy jest to taki stres, za dużo wiadomości słuchamy, to jest wiadoma rzecz, jak to do nas płynie, no to nie ma możliwości, żeby gdzieś tam w nas to wszystko się nie zagotowało i później nie mieliśmy objawów różnych. Już na poziomie ciała fizycznego, natomiast też taki stres, kiedy na przykład coś się w życiu dzieje, i wydaje się, że ja się nie denerwuję, ale zmieniam pracę, zmieniam mieszkanie, cokolwiek innego, każda zmiana jednak dla naszego organizmu to jest mocny stres. Wyjazd, nawet na urlop, wyjedziecie odpoczywać, wydaje się, że przecież to jest taki relaks, ale podróż. Samolot, to wszystko takie stresy, które wpływają niekorzystnie, i adaptogeny nam pomagają tak wyciszyć organizm, żeby nie było skutków później chorobowych po takim stresie, który się kumuluje. Bardzo mocno nasiona pomagają wyciszyć organizm, działają przy takim też wyczerpaniu, bo oprócz tego, że wyciszają, jeszcze dodają ogrom energii. I jeżeli ktoś czuje się wypalony zawodowo, no to po prostu zaparzyć sobie nasiona pokrzywy. Myślę, że słyszeliście takie pojęcie wyczerpane nadnercze. Kiedy za dużo tego hormonu stresu produkuje się w naszym życiu, to rzeczywiście te nadnercza później już nie dają sobie rady, a my razem z nimi. I właśnie ten spadek energii, a dodatkowo spadek libido dokucza wielu osobom. I właśnie pokrzywa, szczególnie jej nasiona, pomagają na libido. Na energię, na wyciszenie emocje, i możemy też stosować przy różnych dolegliwościach od strony tych hormonów płciowych. Na przykład, jeżeli panowie odczuwają, że hormony płciowe funkcjonują nie tak, jak powinny, albo zaczyna się ten łagodny przerost prostaty, regularne stosowanie, taką kurację z nasion pokrzywy trzeba zrobić. Ja wam powiem dwa sposoby na stosowanie tych nasion. Natomiast też, panie kochane, jeżeli chodzi o okres menopauzy, czy to jest przedmenopauza, czy jest w procesie tego klimakterium, żeby... I emocje wyciszyć, żeby nie było takich wahań nastroju, żeby nie było tych uderzeń gorąca niesamowitych, żeby też nie było mocnego wahania ciśnienia. Na te nasze hormony doskonale pomaga. I jeszcze jedna taka wskazówka dla pań już po menopauzie, kiedy pojawiają się... Bardzo nieprzyjemne objawy, na przykład suchość śluzówek dróg rodnych. I wtedy robi się specjalna maść. O maście ja Wam powiem w innym nagraniu, jak zrobić taką maść z nasion pokrzywy. Natomiast najpierw te nasiona trzeba pozbierać. I my możemy je zbierać też na różne sposoby. No, przede wszystkim można ścinać gałązki w całości i później w domu sobie obrobić te gałązki. Pokażę Wam, jak to wszystko można ściągnąć. Najpierw obrywamy listki, później ściągamy sobie dokładnie te wszystkie nasiona i wtedy mamy dość mało strat, bo wszystkie nasionka, które gdzieś tam się rozlecą, no nie zgubimy je w polu lub w lesie lub na łące, gdzie tam pójdziemy. Natomiast ja mogę tak zbierać, bo ja dom mam pod bokiem, no to sobie zbieram, idę, obrabiam, później idę po kolejną porcję. Jak ktoś jedzie do lasu, no to żeby nie jechać z powrotem z ogromną torbą naścinanej pokrzywy, to można to zrobić w inny sposób. Można po prostu Wziąć gałązkę, przytrzymać ją trochę, poobrywać listki i później ściągnąć wszystkie nasiona razem. Oczywiście no, rękawiczki muszą być, bo tak jak mówiłam, mocno kuje. Te małe piękne nasionka zawierają duże ilości kwasu galusowego. Jest to taka substancja o bardzo mocnym działaniu antyoksydacyjnym, to znaczy zapobiega mutacji komórek, a także rozwojowi różnych zmian nowotworowych w naszym ciele. Nawet są badania naukowe, które pokazują, że jeżeli nowotwór już występuje, to właśnie stosowanie nasion pokrzywy pomaga zahamować jego rozwój i jego proliferację, to znaczy, żeby nie przenikały te komórki nowotworowe w tkanki wokół guza, jakby hamuje po prostu jego rozrost. I szczególnie te badania były robione w kierunku nowotworów w piersi. Także jest to wspaniały sposób i na profilaktykę, i na wspomaganie leczenia tak niebezpiecznej choroby. Oczywiście o nasionach, jak i pokrzywie można mówić jeszcze bardzo wiele różnych rzeczy. Na przykład poprawia ogólne krążenie, krążenie mózgowe, krążenie gałki ocznej. Dlatego, jeżeli mamy jakieś dolegliwości od tej strony, a tak ogólnie nawet jeżeli nie mamy, ale jesteśmy już w pewnym wieku, kiedy wiemy, że naczynia kwionośne już zaczynają cierpieć, już nie funkcjonują tak jak należy, to nawet profilaktycznie zrobić sobie taką kurację 21 dni, postosować na przykład napar z nasion. Najlepiej stosować jedną, dwie łyżeczki nasion codziennie rano. To wtedy i wyciszy organizm i co jest najważniejsze, o czym mówiliśmy, doda energię, jakby wspomoże nasze nadnercze. Natomiast stosować można takie świeże nasiona, niekoniecznie od razu suszyć. Jeżeli akurat przyszliśmy do domu, mamy takie nasiona, albo tak jak ja, mamy za płotem, lub czasami na ogrodzie wyrośnie, no to jak najbardziej, zbieramy. I jedynie, co jest bardzo też dobrze, żeby trochę te nasiona rozdrobnić. Można w moździerzu trochę je rozetrzeć, a jeżeli już mamy suche, bo na przykład kupujemy w zielarni albo już nasuszyliśmy i mamy takie nasiona wysuszone, no to też w moździerzu można je trochę rozgnieść, można w młynku do kawy, odrobinkę, żeby łatwiej nasz organizm przyswoił później te wszystkie składniki. I takie nasiona można spożywać po prostu na surowo. Nic już z nimi dodatkowo nie robić. Dodawać do twarożku, można dodawać też... Do jakichś smoothie, sałatek, surówek, po prostu posypywać, a można oczywiście robić napar. No, będą miały trochę inne substancje w tym, jeżeli robimy napar, no to wsypujemy do szklanki jedną lub dwie łyżeczki nasion, zalewamy jedną szklanką w wrzątku i trzymamy od 5 do 10, maksymalnie 15 minut tego wystarczy, przesadzamy i taki napój wypijamy. Natomiast jeżeli chodzi o suszenie nasion, to oczywiście trzeba. Ususzyć je w bardzo niskiej temperaturze, tak około 40 stopni. No, ja suszę w dehydratorze. I można suszyć od razu w całości całe gałązki i później obierać te nasionka, a można pościągać. Te nasiona i pojedynczo jednak mniej miejsca będą zajmować i można tak wysuszyć. Nigdy nie suszyłam w piekarniku. W piekarniku trochę trudniej utrzymać odpowiednią temperaturę, żeby rzeczywiście nie zniszczyć te wszystkie składniki, które tu się znajdują. Pamiętajmy też, że nasiona zawierają bardzo dużo oleju prozdrowotnego. Nawet olej z nasion pokrzywy przecież się robi, a oleje tym bardziej, jak i inne składniki roślinne, nie lubią wysokich temperatur. Natomiast jeżeli chodzi o napar, to jest tylko jeden ze sposobów stosowania. Najczęściej poleca się, jeżeli chcemy uzyskać taki efekt moczopędny, jeżeli chcemy wyregulować poziom cukru we krwi, ciśnienie, na naczynia krwionośne bardzo dobrze wpływa. Natomiast jeżeli zależy nam na takim bardzo mocnym działaniu adaptogennym, jeżeli chcemy wyregulować pracę nadnerczy, to oprócz takiego naparu, bo też się sprawdzi, ale jednak mocniej będzie działała Nalewka. I żeby zrobić nalewkę z nasion, wykorzystujemy jedną część nasion. Pięć części alkoholu, takiego trochę mocniejszego, 50-60%. Mieszamy to razem, zamykamy w ciemnym pojemniku, odstawiamy na 7, 14 lub 21 dni. To po prostu musi postać. Musi ten alkohol wyekstrahować, wyciągnąć te wszystkie składniki, bardzo ważne. I później stosujemy tą nalewkę w bardzo małych ilościach 5-10 ml, 1-2 razy dzień. No i teraz mamy dwa sposoby. Wybieramy ten, który najbardziej odpowiada na te dolegliwości, które posiadamy, albo efekt, który chcemy uzyskać. Natomiast trzeba też wiedzieć o pewnych przeciwwskazaniach. Jeżeli chodzi o stosowanie takich większych ilości skoncentrowanych związków zawartych w pokrzywie, to powinny uważać osoby, które już takie poważniejsze zmiany mają i stosują leki, na przykład leki na nadciśnienie. Leki na cukrzycę, leki moczopędne oraz rozrzedzające krew. Dlaczego? Ze względu na to, że właśnie pokrzywa ma bardzo mocne działanie terapeutyczne i w połączeniu z lekami może albo zwiększać ich działanie albo zmniejszać. Dlatego no, tu trzeba uważać. Jeżeli ktoś na przykład chce oczyścić nerki, oczyścić organizm, bierze jakieś leki moczopędne lub przy nadciśnieniu czasami moczopędne się polecają, to musicie uważać, bo pokrzywa też ma efekt moczopędny i to nie ma znaczenia, ziele będziecie brali czy nasiona. Będzie wzmacniać ten efekt moczopędny, żeby też za bardzo nie wypłukać różne mikroelementy. No to wtedy po prostu patrzymy, czym chcemy usuwać ten nadmiar wody lekami czy pokrzywą. I jeżeli stosujecie jedno i drugie, no to wtedy pamiętajcie, żeby dobrze nawodnić organizm, chociaż to zawsze trzeba robić, i żeby stosować elektrolity. O tym też warto zawsze pamiętać, nawet jak pokrzywę nie stosujemy. Natomiast tak samo to samo dotyczy leków na nadciśnienie lub na cukier. Po prostu pod kontrolą. I też nigdy się nie stosuje jednocześnie leki i zioła. Na przykład ziołami się popija Absolutnie tak nie wolno. Jeżeli bierzemy jakieś leki, to dopiero po dwóch godzinach Zioła można zastosować i jeszcze absolutnie nie mogą stosować kobiety w ciąży. Wiecie, że w dawnych czasach, w czasie porodu, kobiecie podawały się na pary albo z samej pokrzywy, albo z nasion pokrzywy, żeby przyspieszyć proces. Dlatego w ciąży nie stosujemy. Także Piszcie, moi kochani, co wy na ten temat myślicie? Czy nasiona zbieracie, czy może o nasionach nie wiedzieliście i tylko pokrzywę stosowaliście? Będę wam wdzięczna za wasze komentarze. No i oczywiście pamiętajcie, żeby polajkować filmik i przekazać jego swoim znajomym. A ja życzę wam dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z wami była Natalia Samarec.